No i kończymy pakowanie. Jest godzina za 15:11 lokalnego czasu. Nic tu nie złowiliśmy, mimo że było jedno branie. I dzisiaj jakoś nie chciało nam się w ogóle jeść. Wypiliśmy herbatę i dziwnie, w ogóle dziwnie. Ja nie mogę pojąć, co się z nami dzieje z tym jedzeniem, ale już nie będę wnikał. Mamy więcej siły dużo niż wczoraj. Wyspaliśmy się porządnie, bo spaliśmy do 9:00. Jesteśmy w zasadzie już spakowani i decyzja jest taka, że ruszamy w drogę. Jak tylko zgłodniejemy, zatrzymamy się, mamy kuchenkę gazową, robimy kaszę z resztką wołowiny, w zasadzie już taką kruszonką wołową i włoszczyzną. To sobie będziemy jeść. No i w zasadzie tyle. Dzisiaj przelotne mrzawki cały czas od rana. Tak jak zapowiadali, ale to są takie opady, że w ogóle nie widać nawet na namiocie, żeby się mokry robił. Także no łaskawie, wciąż łaskawie. Ponad 8 km dzisiaj do przejścia. Dzisiaj będzie trochę gorzej, bo będziemy musieli ściąć jedno miejsce przez las, a potem wyjść również, zejść z drogi w dziki teren, żeby się rozbić też przez las, także zobaczymy, jak to będzie szło. Mamy na to cały dzień, także na spokojnie. No i koniec. Spakowane. Szymon nosi drewno, które mieliśmy do pieca przygotowane, którego nie spaliliśmy, pod ławeczkę, żeby suche leżało dla kolejnych przybyszów przy ognisku. I żegnamy się z tym miejscem. Nie wiem, czy to słychać, ale to jest pierwszy raz, jak słyszę ptaki. Właśnie jeden nam spod nóg odleciał. Niesamowite. Słuchajcie, tutaj tak nie ma zwierzyny w porównaniu do polskich lasów. Jest po prostu absolutna głucha cisza. Cały czas. Jak wiatr nie wieje, to po prostu nic nie słychać. Nic. Niesamowite. Nie ma ptaków rano. Ani wieczorem, ani lisów, ani kozłów szczekających, po prostu niczego nie ma. Tylko las, las, las i koniec.
Kropi deszcz. Pewnie nie widać. Szymon poszedł po wodę do najbliższego strumyczka. Pewnie już wraca. A my szykujemy sobie zaraz obiad. Kaszę kuskus, włoszczyznę i wołowinę suszoną. Resztkę, która nam została tej wołowiny. Zmieniamy plan. Idziemy w przeciwnym kierunku. Tu jest drogowskaz na Ruovo Oesi. Mieliśmy iść w prawo, pójdziemy w lewo, bo ostatniego dnia po prostu będziemy mieć dużo bliżej do cywilizacji. Wprawdzie będziemy mieć... Na mapie nie widać żadnej wody sensownej, ale tu wszędzie jakąś wodę da się znaleźć, więc myślę, że coś sobie znajdziemy i nie będzie problemu. O, Szymon wraca z wodą. Wołowinka i kuskus. Wołowinka i włoszczyzna, zaraz kuskus dosypiemy. Idziemy dalej. Zmieniliśmy plan. Mamy 6,5 km jeszcze do przejścia dzisiaj. Będziemy spać niestety w miejscu, gdzie nie ma widocznej na mapie wody. A przydałaby się bardzo, żeby przed wejściem do cywilizacji chociaż sobie głowę umyć. Dzisiaj pada, są to takie mrzawki, ale no na tyle konkretne, że moczą nam sprzęt i wszystko jest, od razu się makabrycznie zimno zrobiło, bo ręce mokre, rzeczy mokre. Pokrzepiliśmy się tym rosołkiem takim, z kuskusem, wołowiną i włoszczyzną, więc idzie całkiem fajnie. Dzisiaj nam się zdecydowanie lepiej idzie niż wczoraj, także nie wiem, o co to chodzi. Może jakiś kryzys po prostu minął i teraz noga zapodaje całkiem fajnie. Można iść. Próbujemy zrobić jak najwięcej, żeby jutro już się nie stresować, że mamy jakiś dystans konkretny do pokonania, bo autobus na nas nie poczeka. No i tyle. Taka ciekawostka po drodze. Tam są tarcze. Widać wszędzie połamane rzutki pomarańczowe. Kilka świeżych tam leży. Strzelnica w środku lasu. Ciekawe. No i już w całkowitym deszczu, ale dochodzimy do cywilizacji. Pierwsze domki się pojawiają. Chcemy spać w ostatnim takim lasku przed miejscowością, do której zmierzamy. Jest nasza dzisiejsza woda. To jest strumyczek. Bardzo leniwie płynie, ale coś tam płynie. Także takie coś. Idziemy filtrować. No i mamy miejsce do spania. Chwilę deszcz przestał padać akurat na rozbijanie namiotu. Miejsce jest bardzo ciekawe, bo wszędzie są
wykroty, dziury, kamienie. Wodą, po wodę mamy kawałek tam w dół, tam gdzie to zwalone drzewo takie ciemne widać. Znalazł się kawałek płaskiego na spanie. Jest nawet dołek na piecyk, a wyjście mamy pod górkę. No trudno. Pakujemy graty, bo widzę, że znowu coś zaczyna kapać. No i siedzimy w namiocie. Popijamy gorącą herbatę zrobioną z kucheneczki. Nie chce nam się pieca zakładać, mimo że dziurą po kominie wali woda do środka, bo pada. Popada i nic tam się nie chce. Poważnie się zastanawiamy, czy nie rozłożyć moskitiery, nie nadmuchać materaców i nie położyć się do śpiworów i tak już leżeć. Zostały 3 godziny do zmierzchu. Która to jest? C20, 16. No, a jutro mamy do przejścia tylko 3 km, jesteśmy blisko cywilizacji. Ogarniemy się rano i będziemy szli na autobus. No i jednak piecyk. Wszystko mamy wilgotne. Więc teraz się suszy. Dobra decyzja. Idę ściąć jakąś suszkę na opał, żeby było na dłużej. Cały namiot paruje.